Siema, w dzisiejszym filmie Wam pokażę, a właściwie wyjaśnię, dlaczego mam auto takie, a nie inne. Otóż takie auto jest bardzo pakowne. Po wyjęciu tylnych foteli przewiozłem tutaj kilka worków pyrek, tak, pyrki wiozłem tym pojazdem. Zobaczcie, ile tu jest miejsca. Tu jest tyle miejsca, że taka osoba mojego wzrostu może tu sobie wejść, rozłożyć wygodnie nogi i się położyć. Zobaczcie, leżę sobie w samochodzie, tak jakbym leżał na łóżku. O, a tam są moje nogi. Widzicie? Nie potrzebuję, kurde, łóżka, a mogę się spokojnie wyspać w samochodzie. To jest plus tego samochodu. A teraz Wam pokażę tajemne schowki. Otóż, gdy się wyciągnie, każde siedzenie można osobno wyciągać. Ja teraz pokażę Wam, schowki są tutaj pod siedzeniami. Jak się wyciągnie siedzenie, to tutaj są schowki. Widzicie? Tutaj też jest schowek. Oraz też są schowki tutaj, gdzie mamy nogi. Jak weźmiemy to, to tutaj... kurde, musiałbym tą wycieraczkę wyćpić. Ech, ale syf teraz się zrobił. To tutaj się jakoś otwierało. Aha, tutaj jest to do góry. I teraz się schowek otworzyć powinien. O. I tutaj jest też schowek. Widzicie? Żeby go otworzyć, musimy to trzymać w górze i wtedy tutaj ciągnąć. O. O, takich wycin kluczy to ja nie polecam, gdyż w ogóle nasadki się szybko katują i pękają i w ogóle takie wycin są. Takich kluczy też nie polecam. Jak już, to kupcie sobie krzyżaka, który jest tutaj wzmacniany, tutaj. Bo taki klucz jest bardzo wycin. Tutaj fotelik dla dziecka. Myślę, że kupiłem bardzo dobry. To jak będzie starsze dziecko, to będę mógł tu tędy pasy spiąć, normalnie pasami samochodowymi. Oraz można go pochylać. Montaż oraz demontaż siedzeń jest bajecznie prosty. Są tutaj na specjalnych zatrzaskach. Jemy tak. I cyk, siedzenie już jest włożone. Może być jako półka też, na przykład możemy sobie tutaj, nie wiem, lapka położyć czy coś. Cyk, i jest siedzenie do siedzenia. I można je też przesuwać do przodu całe i do tyłu. Wszystkie siedzenia są przesuwane do przodu i do tyłu. A te pasy są po to, żeby spiąć tutaj. Tutaj robimy cyk, jeden pas. Tutaj cyk i tutaj drugi cyk. I wtedy to jest w taki sposób i pasy niepotrzebnie tutaj wtedy nie leżą. I jest porządek. To siedzenie tak samo, tylko włożyłem, robię cyk. Tu od boku jest taki dingsik. Robię cyk i już jest siedzenie włożone. Dodatkowo w pojeździe z tyłu mamy taką wyjątkową deseczkę do jedzenia. Tutaj mam pokrowiec, żeby dziecko mi nie okopało siedzenia. Na przykład zimą, jak będzie mieć od śniegu buty czy coś, to żeby siedzenia nie pobrudziło. Kupiłem sobie bardzo wycpin transmitter FM. Łap ostrość. Taki transmitter FM takiego typu jest bardzo wycpin i ma słaby zasięg. Jest chujowy i kosztował 20 parę złotych. Tak jeszcze z ciekawostek. Teraz siedząc tutaj po środku, na środkowym siedzeniu, mamy dodatkowo rączkę, że możemy tutaj się trzymać. Jakby kierowca był rajdowcem i byśmy mieli na boki lecieć, to tutaj mamy rączkę i się trzymamy siedzenia mocno. Osoby, które siedzą po bokach, mogą się trzymać tutaj. A my się trzymamy tutaj i wtedy jest extreme. Pokażę Wam również mój osobisty patent. Znaczy teraz on nie zadziała, bo są długo drzwi otwarte, ale oryginalnie, gdy otworzymy drzwi, to zawsze zapala się lampka. Teraz mam tutaj LEDę wsadzoną.
A ja sobie zrobiłem dodatkowy wyłącznik ocyk, że mogę sobie lampkę w każdej chwili wyłączyć. Bo to, ponieważ bardzo to było uciążliwe, dajmy na to, wysadzałem kogoś, na przykład, nie wiem, wiozę sobie ludzi na imprezę. Ktoś z tyłu nie domknie drzwi, bo na przykład wyszli na fajkę i cały czas lampka się świeci i jest to niefajne. A tak sobie robię, o, cyk i już nie świeci. Tutaj jest jeszcze taka jakby lampka do czytania, że to ma niby nie oświetlać kierowcy, ale wiem co, ja to chyba wypieprzę, bo mi to niepotrzebne i zrobię sobie oświetlenie bagażnika, o. Zobaczcie, takie diody mam tutaj wsadzone. Będzie widać? Będzie widać. Zwykłe tam z chińskiego sklepu. O. O, tu jest lampka. Oświetlenie bagażnika. Ja to odłączyłem, bo nie lubię mieć... Bo tu była zwykła żarówka i to odłączyłem, że jak mam otwarty bagażnik, żeby AK nie zżerało, ale jak będzie LED-a, to może nawet cały czas się świecić, to AK nie wyładuje. Gdzieś poszedł kabel. Tam, mam go. O. O, włożyłem już sobie LED-ową żarówkę. Teraz tylko muszę to jakoś inteligentnie złożyć. O, złożyłem to do kupy. Teraz wcisnę. I mam, LED-owe podświetlenie bagażnika. Więc gdy zamknę bagażnik, powinna ona zgasnąć. O, zgasła. Tak, auto już mam na PCT, bo jestem z okolicy, właściwie jestem z PCT. Tutaj to będę wymieniać, bo to jest takie wyblakłe, patrzcie, jak ja to po ślinie, to jest chwilę dobrze, jest czerwone, nie? Ale to po chwili znowu się robi takie wyblaknięte, nie wiem czy to idzie czymś umyć czy coś. Może po prostu wymienię całe te przeciwmgłowe tylne i będzie gitara. Tutaj lampę też mam do wymienięcia, czy tam do wymiany, o. Ale w sumie nie ma ubytku. Oprócz tego, że jest ona pęknięta, to nie ma ubytku, więc dowodu póki co mi nie powinni policjanci zabrać. Tutaj rdza będzie do porobienia, to wszystko będzie porobione i auto będzie na igłę zrobione. Tutaj są elektryczne szyby, elektryczne lusterka. To muszę sobie włożyć tak jak było. Pewnie ktoś mi zada pytanie, ile ty najwięcej jechałeś tym pojazdem? Otóż najwięcej tym pojazdem jechałem 200 na autostradzie. To było na benzynie, a na gazie tylko 180 te auto wyciąga, a na benzynie 200. Na starość przyszło mi chodzić z tabletem, ponieważ mój telefon S3 się popsuł. Ale ja mam na to bardzo fajny patent. Otóż jak gdzieś jadę, to tutaj sobie wsadzam tablet i tutaj o taśmę izolacyjną z drugiej strony, wtedy on się tak ładnie trzyma i może mi też służyć jako nawi. Robię tylko sobie oczami troszkę w górę i widzę mapę, gdzie mam jechać. Tymczasem ja biorę się za czyszczenie samochodu, żeby był on czysty, wtedy będę lepiej się czuł ze świadomością, że jest czysty. Do zoba. Fuch, ale tu było ujebane.